co trzeba zrobić, aby otworzyć self-storage? Bardzo ważne. Moi drodzy, mam dla Was kilka newsów i może od tego zacznę ten odcinek. Po pierwsze, Lasy Państwowe skorzystały z prawa pierwokupu, to znaczy, że las, który miałem nabyć dla Was i też dla innych może zainteresowanych, nie będzie miał miejsca, gdyż Lasy Państwowe skorzystały z tego prawa pierwokupu, więc temat został, że tak powiem, rozwiązany. Ja niestety nie będę właścicielem tego gruntu, aby móc później Wam sprzedać. Druga istotna informacja, którą chciałbym Wam przedstawić na samym początku tego odcinka, to jest taka, że już 3 maja robię pierwsze losowanie, gdzie będę Wam przekazywał te nagrody, o których wspomniałem, czyli pobyt w tiny house, pobyt w mikrodomku, zaproszenie na kolację, co tam jeszcze było, nie pamiętam. Główna nagroda, którą jest konstrukcja domku modułowego albo działka leśna na, słuchajcie, Mazurach przy jeziorze Śniadwy, będzie losowana w dniu operacji mojej córki, czyli 22 maja. I teraz tak, jeśli ktoś z Was jeszcze chce wziąć w tym udział, tak, przypomnę tylko, dowolna kwota wpłacona na konto mojej córki tytułem darowizna, do wygrania konstrukcja domu modułowego, która wyceniana jest przez producenta na ponad 30 tysięcy netto. Ponadto działka, jeśli wybierzecie działkę, też wyceniana jest przeze mnie, bo w takich kwotach sprzedaję te działki za około 30 tysięcy złotych. Cześć moi drodzy, znajduję się bardzo blisko mojego miejsca nowego pod magazyny samoobsługowe. Po prawej stronie, dokładnie tam, gdzie pokazuję dłonią, znajduje się nowe osiedle domów. Po prawej stronie, dalej tutaj, po tej stronie, są markety, na przykład Rossmann, Pepco, Biedronka, Deal, apteka jeszcze jakaś i tak dalej. 300-400 metrów, słuchajcie, stąd jest ta moja nowa nieruchomość, którą będę dzierżawił. Ona ma powierzchnię 1000 metrów kwadratowych, wcześniej miałem 2000. I dlaczego wybrałem akurat tą lokalizację? Dlatego, moi drodzy, że jest to jeden z trzech wjazdów do głównych do Elbląga. Tak de facto z Warszawy jadąc w kierunku Gdańska jest to pierwszy zjazd tą właśnie drogą. Zobaczcie, tu jest ciągle ruch. 6 miesięcy poszukiwałem tą działkę, tą nieruchomość. Będzie to obecnie dzierżawa, ale mam nadzieję, że wkrótce będę miał możliwość zakupu tej nieruchomości, bo ona ma ogromny potencjał. Nie z tego tytułu, że jest fajnie zlokalizowana, ale też z tego tytułu, że ma budynek, który będzie mi w przyszłości służył jako magazyny wewnętrzne, czyli taki większy obiekt, większa skala, większa powierzchnia, więcej przychodu i tak dalej. Więc wybrałem, słuchajcie, tą nieruchomość dlatego, że właśnie jest to czynnik taki, że są osiedla, markety, droga, wjazd, jeden z główniejszych do Elbląga i muszę Wam powiedzieć, że 1000 metrów na ten moment mi na pewno wystarczy. Obliczyłem sobie, że z tego 1000 metrów, które mam, będę mógł wygospodarować jakieś 600 metrów kwadratowych, na pewno połowę, czyli 500, uwzględniając średnią cenę za metr kwadratowy powierzchni magazynowej, którą przyjąłem na poziomie 40-45 zł. Więc jeśli mamy 500 metrów razy 40 zł, to jest 20 tysięcy, jeśli miałbym 100% obłożenie. Jednakże wiecie, jak jest w rzeczywistości, nie zawsze to się udaje. Chociaż muszę Wam powiedzieć, przez ostatnie kilka miesięcy miałem 100% obłożenia, ale tych magazynów miałem kilkanaście plus jeszcze kilka garaży. Więc ja będę tutaj na pewno już siedział długo. Podpisuję taką specjalną, słuchajcie, umowę pod moim kątem robioną, że właściciel tego gruntu nie może mi wypowiedzieć umowę szybciej niż przez, powiedzmy, rok, dwa albo trzy lata. Będziemy też mieli chyba zapisane jakieś kary, słuchajcie, bo jeśli ja tam inwestuję, później Wam też jeszcze pokażę, co będę chciał zrobić. Czyli pomimo tego, że powierzchnia gruntu nie jest idealna, bo to są takie płyty jumbo, gdzie są jakieś tam wyrwy i tak dalej, sami zobaczycie zaraz, i ogrodzenie też nie jest idealne, i przyłącze energetyczne też nie jest idealne, ale ja to doprowadzę do stanu praktycznie idealnego. Będę Wam pokazywał w kolejnych odcinkach, jak to będzie się wszystko wykonywało, czyli poszczególne etapy. Pierwszy etap, który zamierzam zrobić, to jest przyłącze energetyczne, aby umiejscowić kamery, ewentualnie alarmy, i pod bramę samoobsługową, która będzie wpuszczała i wypuszczała moich przyszłych klientów. Też później Wam powiem, słuchajcie, coś na temat bram. Jakie bramy, jakie kamery, jakie alarmy, jaki system w ogóle do operowania tego wszystkiego, jakie umowy, jaka forma w ogóle kontaktu z klientami, bo to też jest istotne. Ja tak naprawdę ostatnio, słuchajcie, w ogóle nawet nie jeżdżę na magazyny, tylko faktem jest, że podpisuję umowę, skanuję, wysyłam, czy klient podpisuje, skanuje i wysyła mi, ja ją podpisuję, odsyłam klientowi, no i czekam na pieniądze, prawda? Jeśli wpłyną pieniądze, wpuszczam go do systemu, może już wjechać
i swoje rzeczy składować. Czeka mnie wkrótce przeprowadzka, dokładnie za jakieś 7 albo 10 dni, w związku z tym zawiesiłem wszystkie inne moje projekty, które miałem robić, o których Wam też pewnie powiem. Więc słuchajcie, jeśli mielibyśmy przeanalizować jeszcze raz moją osobę w perspektywie ostatnich 10-15 lat, to muszę Wam powiedzieć, że ja realizowałem wszystkie swoje projekty z różnym skutkiem, ale zawsze one były dobre. Nie były idealne, nie były naprawdę mega, wiecie, zadowalające, ale były dobre i były to spełnione projekty, spełnione marzenia, spełnione cele, które sobie postanowiłem. No i tak jest cały czas. Doszedłem więc do wniosku, że czas teraz spełniać marzenia i może projekty innych osób. Zacząłem od najbliższej mi osoby, czyli mojej żony. Postanowiłem, słuchajcie moi drodzy, że kupię jej bilet do Grecji, żeby sobie odpoczęła na kilka dni, do mojego brata Maćka. Maciek, jeśli to oglądasz, to Cię pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że wszystko nam się tak udało zrobić, bo rano w niedzielę postanowiłem, że to zrobię, bo widzę, czuję to. I jak patrzę na moją żonę i jak jestem przy niej, czuję, że ta energia w cudzysłowie otaczająca ją jest troszeczkę słabsza, więc chciałbym, aby moja żona odpoczęła. Więc ja będę, słuchajcie, zajmował się sam przez 4-5 dni z dziećmi, 5 dni. Więc Wy, jeśli macie taką samą sytuację jak ja, kiedy widzicie, że Wasz partner, partnerka, rodzic, brat, siostra potrzebuje odpocząć, potrzebuje naładować baterie, potrzebuje się zresetować, zrelaksować i tak dalej, zróbcie też dla kogoś Ci bliskiego jakieś fajne, jakieś marzenie spełnicie dla nich, aby oni też... to nic dla nas nie kosztuje tak naprawdę poza kilkoma złotówkami, no i czasem. Więc zalecam Wam, abyście robili podobne rzeczy, bo to jest miłe, przyjemne, takie, wiecie, motywujące też do działania, aby dalej robić, bo jesteśmy na tym świecie po coś, w jakimś celu, musimy coś zrobić, ale też nie zapominajmy o tym, z kim jesteśmy, tak? Czyli nie tylko my sami, ale też inni. Wracam do Self Storage'a, jedziemy na działkę i pokażę Wam, jak to wygląda. Moi drodzy, jestem właśnie w tym momencie. Zobaczcie, tu jest ten wjazd. I pomimo tego, tam jest drugi wjazd. Pomimo tego, że ten plac może wydaje się teraz w Waszej ocenie słaby, kiepski, ja widzę w tym ogromny potencjał. Widzę potencjał w tym budynku. Jest brama szeroka, którą będę likwidował kosztem właśnie, znaczy będę ją likwidował, żeby zrobić bramę przesuwną. Jak widzicie, jest bałagan, będę musiał to wszystko jeszcze posprzątać sobie, ale teren jest po części, słuchajcie, ogrodzony, co zresztą widać. Będę starał się właśnie później jeszcze wysypać może kamyczki i potem już poziomowanie magazynów, kamera, tam gdzieś na słupie jedna, tam druga, instalacja elektryczna, jak zobaczycie, tam przewód jest puszczony. Więc będę musiał zrobić skrzynkę. Na tym ogrodzeniu będę, słuchajcie, moi drodzy, robił sobie reklamę, czyli pomimo tego, że ten płot, ta siatka nie wygląda zbyt dobrze po mojej zakończeniu tych prac, myślę sobie, że tutaj wszędzie walnę takie piękne reklamy. Jakąś jedną dużą, to żeby w jakiś sposób też nie pokazywać tego, co tam jest w środku. Remontował będę bramę. I tyle. Więc słuchajcie, tak naprawdę magazyny samoobsługowe, nie będę Wam opowiadał, czym są tak de facto, ale warto, żebyście sobie poczytali na temat tego, czym są te magazyny, no bo to możecie sobie wygooglować tak naprawdę i sprawdzić samemu. Ja chciałbym Wam pokazać od strony technicznej, praktycznej, jak ja to będę realizował. Więc jak widzieliście ten plac, to będę robił w tym tygodniu, już za kilka dni, stawiał jakiś mały, powiedzmy, obiekt, w którym będę trzymał system, jakąś tam, powiedzmy, centralkę, i te inne rzeczy. Tam jest miejsce, w którym byłem wcześniej. Tu jest ta droga właśnie. Tutaj zobaczcie, też się budują nowe myjnia. Budują się nowe, słuchajcie, osiedla. Więc ja uważam, że lokalizacja jest, słuchajcie, bueno. Wsiądę do sobie w biurze albo u siebie na placu i Wam będę opowiadał dalej, co trzeba zrobić, aby otworzyć Self Storage. Moi drodzy, skończyłem pracę, więc mam teraz czas, aby powiedzieć Wam coś więcej na temat Self Storage. Słuchajcie, Self Storage to są magazyny samoobsługowe, które pozwalają wielu grupom klientów korzystać z funkcji tego magazynu samodzielnie. To znaczy, każdy z nich powinien mieć taką możliwość, że niezależnie od pory dnia, pory roku, miejsca i czasu, zawsze ma prawo przyjechać bezproblemowo i rzeczy odebrać albo tam do tych magazynów zapakować. Ja siadam, będzie mi trochę wygodniej, słuchajcie, moment. Dobra, jestem, słuchajcie, musiałem udalić. Wiecie co, ja tak naprawdę no, pracuję tak jak wszyscy, więc nie skupiam swojej całej uwagi nad kontekstem
tych vlogów oraz nad tematami. Po prostu to, co uważam za stosowne, to czym mogę się podzielić, przekazuję zawsze Wam. Jeśli ktoś z Was będzie zainteresowany, to może to obejrzeć, wprowadzić, zadać pytania, mu odpowiem. Jak wiecie, ja mam te magazyny, czy prowadzę magazyny samoobsługowe od 2020 roku, mamy 2024, czyli prowadzę je prawie 4 lata, niecałe 4 lata. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja, prowadząc też inne rzeczy w spektrum swojej pracy zawodowej, te magazyny tak jakby, słuchajcie, no zostawiłem je tak z boku, nie? Nie rozwijałem ich mocno, tylko wyciągałem złotówki, które tam mogłem sobie z tego tytułu wyciągnąć. Ale że tych magazynów nie miałem tak dużo, jakbym chciał, i miałem duży plac, więc zrobiłem też tam miejsca parkingowe, takie miejsca, powiedzmy, terenowe, bo tam też i maszyny ktoś trzyma i tak dalej. Więc jak ktoś z Was ma zbyt duży plac i nie ma samych magazynów, dobrym rozwiązaniem jest to, aby sobie po prostu pozwolić na taką, na pozwolenie, aby sobie pozwolić na postawienie tych innych rzeczy, aut, pojazdów, maszyn na tym placu, który będziecie mieli. I teraz tak. Magazyny samoobsługowe, jeśli chodzi o lokalizację, tak jak Wam powiedziałem i to powtórzę po raz setny albo któryś tam z rzędu, ważne jest to, że jeśli jeszcze nie macie marki, jeśli nie macie jeszcze stałych klientów, jeśli nie jesteście dobrze pozycjonowani w wizytówkach Google albo w innych social mediach jak Facebook, TikTok, Instagram albo inne jeszcze media społecznościowe albo ogłoszenia jako Leaks, to dla Was najistotniejsze z mojego punktu widzenia będzie lokalizacja, żeby ona była widziana, żeby ludzie, którzy będą przejeżdżali obok Waszej działki, żeby jak największa grupa osób to widziała, nie? Firmy, osoby fizyczne, no cała grupa, powiedzmy, ludzi zainteresowanych trzymaniem rzeczy w magazynach samoobsługowych, bo u mnie na przykład w magazynach samoobsługowych jest tak, że połowa to są firmy i połowa to są klienci indywidualni i naprawdę przechowują różne rzeczy. Od motocykli, jakieś łóżka do masażów, jakieś rzeczy biurowe, rowery, narty, czy tam jakieś inne jeszcze takie rzeczy sezonowe. Ktoś się wyprowadza, tych jest dosyć sporo grup, dosyć spora grupa osób jest tych, którzy się przeprowadzają, muszą gdzieś te rzeczy przechować. Oni zawsze mówią, że 3 miesiące chcą tylko przechować te rzeczy, a tak naprawdę wychodzi na to, że trzymają je pół roku albo nawet więcej. Więc wybrałem, słuchajcie, tą lokalizację na ulicy Rawskiej w Elblągu, gdyż jest to powierzchnia 1000 metrów, znajduje się blisko drogi, przy wylocie z miasta, przy nowo powstałych osiedlach oraz przy marketach i innych dyskontach spożywczych, czy powiedzmy jakichś innych jeszcze sklepach. I wiem o tym doskonale, że ta lokalizacja, bo ja wczoraj, słuchajcie, zadzwoniłem do wszystkich swoich klientów, informując ich o tym, że będę przenosił te magazyny. Nie, czyli nie wysyłałem SMS-a i też Wam radzę, jeśli będziecie mieli jakieś tematy grubsze, niezwiązane tak naprawdę z bieżącą działalnością, tylko takie no, istotne z punktu widzenia klienta i Was, czyli przeprowadzka na inne miejsce, inną lokalizację, zawsze należy do klientów dzwonić, zapytać ich, żeby klienci zobaczyli, że Wam zależy, że działacie wobec nich fair, że wszystko odbywa się na określonych standardach i zasadach. Więc moi drodzy, jeśli chodzi o lokalizację, tak jak Wam powiedziałem, jest to w tej chwili dobra dla mnie lokalizacja, nawet najlepsza. Będę sobie radził z tym gruntem, który jest nie taki, jakbym tego oczekiwał, ale jest twardy. Te zielicho, słuchajcie, nie będzie mi wyrastało tak, jak tam mi wyrastało, że musiałem spryskiwać Roundupem chyba kilka razy w sezonie, albo kosić, nie daj Boże, jeszcze. Więc jeśli macie na swojej działce grunt taki betonowy, żwirowy, piaskowy, gdzie ta roślinność, te chwasty nie rosną, będziecie mieli w przyszłości mniej pracy związanych właśnie z takim czyszczeniem tego placu. Ja zamierzam, słuchajcie, tak naprawdę zamieść tylko tam, gdzie jest to widoczne i nawiozę oczywiście, słuchajcie, jakiś kamyczek, nie? Czyli nie będę nawet tego, słuchajcie, szczerze, nie będę tego sprzątał pod magazynami, bo i tak tego nie będzie widać. Popełniłem błąd w tamtej lokalizacji obecnej, słuchajcie, ponieważ kupiłem tego tłuczna, tych kamyczków dużo i tak naprawdę rozsypałem go pod magazynami. Słuchajcie, no przecież tam nikt tego nie widzi. Wystarczy, słuchajcie, pod magazynami tak naprawdę wyłożyć jakąś włókninę albo nawet jakąś folię, jakąś plandekę, cokolwiek, tak? Potem umieć na to oczywiście przykryć, żeby nie było widać z boku, ale nie trzeba się bawić w przygotowywanie gruntu pod magazynami, bo i tak nikt tego nie będzie widział, i tak nikt nie dostrzeże, że macie ładnie korę wysypaną albo kamyczki i tak dalej, więc tylko skupmy swoją uwagę na przestrzeni tej komunikacyjnej, czyli tam, gdzie będziemy chodzić, tam, gdzie będziemy dojeżdżać, musi być
czysto, estetycznie, równo i wygodnie. Czyli kamyczki, beton, polbruk, asfalt, cokolwiek, co pozwoli naszym klientom łatwo się przemieszczać wokół tych magazynów. Ponadto, słuchajcie, weźcie pod uwagę zimę albo deszcze, kiedy ten nasz grunt może po prostu nasiąknąć wodą i żeby on był też łatwy w usuwaniu śniegu, w posypywaniu piaskiem, że można było potem to zamieść i tak dalej. Więc jeśli chodzi stricte o samą lokalizację, to myślę, że każda lokalizacja, która znajduje się blisko szlaków komunikacyjnych, jest bardzo dobra. Najlepsza jest taka, którą ja mam. Ale co jest jeszcze ważne, słuchajcie, o czym będę mówił w kolejnych odcinkach, to ważne jest to, aby odpowiednio to zabezpieczyć, w sensie ubezpieczyć w ubezpieczalni, potem zabezpieczyć pod kątem kamer wizyjnych, nawet alarmów, bo niektóre magazyny samoobsługowe mają coś takiego, że na przykład działają do 22 godziny, prawda? I od 22 załączają się czujki zewnętrzne, bariery takie specjalne, które powodują, że jak ktoś niepowołany wejdzie, załączy się alarm. Jak macie podpisaną umowę jeszcze z firmą, która strzeże tych wszystkich, powiedzmy, nieruchomości, czyli z agencją ochrony, to ona wtedy reaguje i wy nie musicie się niczym przejmować. Ja mam tak zrobione, słuchajcie, że mam kogoś, kto tam u mnie siedzi, tak? Mam też to ubezpieczenie, mam też kamery i mam też alarm, ale tylko w tym pomieszczeniu, gdzie jest wstrzymana centrala i wszystkie inne rzeczy. Więc mi się wydaje, że w tym takim zabezpieczeniu trzeba wziąć pod uwagę to, aby to naprawdę było bezpieczne. Jeśli zamierzacie trzymać wasze magazyny na nieruchomości gruntowej, na placu, gdziekolwiek, gdzie dochodzi do częstych włamań, kradzieży i tak dalej, to te zabezpieczenie powinno być jeszcze na wyższym poziomie. Nie? Szukajcie bezpiecznych lokalizacji, z dala od, jakby to nazwać, żeby nikogo nie obrazić, z dala od patologicznych rejonów miasta, aby bezproblemowo, bez kłopotów, bez takich ingerencji dodatkowej, żebyście nie musieli po prostu poświęcać na to dużo czasu, słuchajcie. Wracam w następnym odcinku i powiem Wam, jak będzie wyglądała właśnie moja strona, jeśli chodzi o zabezpieczenie kamer, alarmów i tak dalej. W tym odcinku to jest wszystko. Mam dla Was, moi drodzy, jeszcze kilka newsów. I to chyba nawet puszczę na samym początku, bo to jest bardzo ważne. Tyle, jeśli chodzi, moi drodzy, o dzisiejszy odcinek. Myślę sobie, że jeśli pozamykam pewne tematy, bo mam ich za dużo. Muszę Wam powiedzieć, że wziąłem za dużo tych wszystkich tematów, bo muszę skończyć 3 domki, domek jeszcze na Kaszubach, tamten taras, no i tam jeszcze muszę zrobić elewację, czyli 4 domek i mam jeszcze inne projekty, nad którymi pracuję, więc ja będę te tematy zamykał. Mam kolejne projekty, które chciałbym zrealizować, żeby Wam pokazać, że to jest możliwe i dochodzę, słuchajcie, do jednego bardzo istotnego wniosku, doszedłem w zasadzie, bo uzmysłowiłem sobie kilka dni temu, że nie ma rzeczy, których nie zrobiłem, a które postanowiłem zrobić. I myślę sobie, że nie wiem, czy każdy z Was będzie w stanie, ale chciałbym, żeby tak było, aby sobie uzmysłowił jedną bardzo ważną rzecz. Wszystko, co sobie zaplanujesz, jest możliwe, jeśli będziesz chciał to zrealizować konsekwentnie, tak jak powiedziałem zawsze, z determinacją, nie słuchając się innych. Zauważyłem, słuchajcie, ostatnio, to jest trochę dla mnie śmieszne w tej chwili, aczkolwiek wcześniej pewnie bym się tym przejmował albo nawet irytował. Zauważyłem, że coraz więcej osób odciąga mnie od moich celów, od moich działań i myślą tak sztampowo, czyli myślą tak standardowo jak większość społeczeństwa, że to się nie da zrobić, bo wiążą nas jakieś ograniczenia umysłowe tak naprawdę, albo można powiedzieć historyczne, albo społeczne, albo jakieś inne jeszcze, które nabyliśmy będąc ludźmi młodszymi, czyli dziećmi, jak byliśmy młodzieżą i tak dalej. Może wyciągnęliśmy to też od naszych rodziców, tego nie wiem. Ja natomiast się nauczyłem, słuchajcie, że jakikolwiek cel, plan, projekt sobie nie postanowię, to ja go zrealizuję. I większość z Was może sobie pomyśleć, Kamil, pieprzysz głupoty. Okej, przyjmuję to, według Was mogę mówić albo pieprzyć głupoty. Ja jednak, słuchajcie, nie zwracam na to uwagi. Ja bez urazy szanuję każdą osobę, która to ogląda, każdego człowieka, ale jeśli ja sobie postanowiłem, że coś zrobię w swoim życiu, to nie ma siły, która by mnie od tego odwiodła. Nie ma, naprawdę nie ma. Nie ma nawet najbliższy członek rodziny, nawet moja żona już teraz wie, słuchajcie, że może w tym uczestniczyć, może mnie wspierać, jeśli chce, albo może się nic nie odzywać, albo może to krytykować. Więc od
wspierania, poprzez krytykowanie, teraz poprzez nie wtrącanie się w moje projekty, teraz znowu w chwaleniu niektórych projektów, muszę powiedzieć, że to jest u mnie, to się dzieje tak naprawdę, więc to jest dla mnie fajne. Co jeszcze ostatnio postanowiłem zrobić? Słuchajcie, to wiem, co chciałem Wam powiedzieć. Doszedłem do wniosku, jak analizowałem swoje rzeczy, swoje życie, swoje projekty, tak jak Wam powiedziałem, i nie zachwalam się tak naprawdę, nie chcę wyjść na jakiegoś narcyza albo coś takiego, ale doszedłem do wniosku, że jeśli ja potrafię zrealizować wszystkie swoje cele i marzenia i projekty, to teraz czas najwyższy, żebym ja pomagał realizować cele i marzenia innym osobom. I o ile będzie to możliwe na pewno, o tyle osoby, które będą chciały te wsparcie otrzymać, muszą być na to przygotowane. W każdym aspekcie. Duchowym, takim psychicznym, fizycznym czasami i tak dalej. Więc jeśli mowa, moi drodzy, o tym, co teraz Wam powiedziałem, to faktem jest, że w niedzielę rano, jak wstałem, słuchajcie, mając na uwadze moją żonę, z którą żyję już 15 lat i widząc, jak ciężko się poświęca na wychowywanie naszych dzieci, jak dużo nam daje mi i moim dzieciom, to wymyśliłem nagle, słuchajcie, to też jest fajne, życzę Wam, żebyście też robili tak dla swoich partnerów, żon, mężów albo braci, sióstr, ojców, matek i tak dalej. Chodzi o to, że postanowiłem, że kupię bilety do Grecji na kilka dni, żeby odpoczęła. Że mam brata w Grecji, słuchajcie, to tak się złożyło, że nie muszę tam jej bugować nagle, wiecie, noclegu, bo mój brat po prostu z miłą chęcią ją przyjmie. W związku z czym kwestią tylko było zakupu biletu. Nie zrobiłem jednak tego samowolnie, po prostu powiedziałem: Marta, jest taki pomysł, chciałbym Ci coś dać, chciałbym, żebyś odpoczęła, chciałbym, żebyś nabrała siły witalne, chciałbym, żebyś się zresetowała i żebyś odpoczęła nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Bo zauważyłem, słuchajcie, w energię wokół mojej żony, że ona jest mocno wyciśnięta. Może Wam to wydawać dziwne, ale czasami może też tak macie, że czujecie, że druga osoba potrzebuje tego resetu, tego odpoczynku, tego po prostu takiej czystej przyjemności spędzania czasu, nie mając na głowie innych problemów. Więc ja przez kilka dni będę sam się opiekował naszymi dziećmi. Muszę, powiedziałem też koleżance z pracy, że muszę to zrobić, więc Marta sobie tutaj, moja koleżanka, która pracuje, sobie poradzi, a moja żona będzie odpoczywała. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, nie tylko w ocenie mojej własnej, ale też ważne chyba dla, tak mi się wydaje, mam nadzieję, dla mojej żony, żeby ona też miała taką pewność i wiedzę, że ja chciałbym, żeby ona czuła się dobrze, żeby żyło jej się dobrze, że wiem o tym, że ciężko pracuje i że zawsze ją będę ją wspierał. Więc jeśli macie podobną sytuację, zróbcie to samo co ja, a myślę sobie, na pewno owoc do Was wróci, ten zasiany, czy tam posadzony. Tyle, jeśli chodzi o taką moją mądrość tego odcinka. Zachęcam Was do oglądania kolejnych odcinków, gdzie będę też mówił o self-storage'ach, magazynach, budowie domków. Jestem trochę zmęczony. Więc jeśli macie ochotę, to oglądajcie kolejne odcinki, gdzie będę przedstawiał Wam, słuchajcie, proces, który będę realizował, jeśli chodzi o magazyny samoobsługowe, czyli co będę robił, wykonywał fizycznie, co będę zamawiał, na czym będę się skupiał, jakich błędów uniknę dzięki temu, które popełniłem sobie wcześniej. Fajnie, że jesteście. Mało jest trochę, myślę sobie, lajków, ale tak jest. Nie mam nikomu nic za złe. Nie chciałbym tak naprawdę, żeby to było, żeby ten moje konto, ten mój, kurwa, macie, zmęczony jestem. Nie chciałbym, aby mój kanał na YouTubie był sztucznie napędzany przez jakieś treści, które nie odzwierciedlają mnie, mojego życia albo mojej osoby. W związku z tym ten kanał jest jaki jest. Mam nadzieję, że niektórym z Was się podoba. Może kogoś z Was zainspiruje do działania, do pracy nad sobą, nad życiem, nie tylko w sensie zawodowym, ale też w sensie osobistym, rozwoju osobistego, no i realizowania się w życiu, w jaki mamy tu na tej ziemi, abyśmy byli po prostu szczęśliwsi, abyśmy byli zadowoleni z tego, co robimy, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy.
tyle. Kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja wracam do domu, zamykam laptopa i lecę do rodziny. Cześć!